Kilkaset osób wzięło udział w Misterium Męki Pańskiej w Grębocinie. W rolę Jezusa, Maryi, Judasza i innych biblijnych postaci wcielili się aktorzy amatorzy. Dzięki nim mogliśmy dosłownie przenieść się w czasie, by poczuć atmosferę sprzed ponad 2000 lat. Od triumfalnego wjazdu Jezusa do Jerozolimy, aż po Golgocki Krzyż. Proszę księdza, to już 8 raz, kiedy spotykamy się, łącząc wielkie Misterium Męki Pańskiej tu w Grębocinie. Tak, od 2008 roku spotykamy się w Grębocinie. Różne to były miejsca, teraz jesteśmy na nowym, ale już od 3 lat tutaj. No niesamowite doświadczenie dla nas także jako organizatorów. Doświadczenie męki Pana Jezusa i wejścia w zmartwychwstanie. Byliśmy świadkami męki już w pogodę i w nie w pogodę, i w deszczu, i w śniegu. Tak. Dzisiaj w tym roku pogoda troszkę łaskawa. Broczyliśmy już i w błocie, i w śniegu, w deszczu. W tym roku Pan Bóg nam chyba wynagradza wszystkie poprzednie doświadczenia, ale jesteśmy doświadczeni tak, że chyba dajemy radę. Doświadczeni w bojach, bym powiedział. Proszę księdza, parafia musi być dumna, że ma aż tylu wiernych, tak fantastycznie przeżywających czy przygotowujących się do tego najważniejszego chrześcijańskiego święta. Pewnie jest to jakiś rodzaj dumy. Myślę, że to jest taka radość, że ludziom nie wystarczy tylko przyjść w niedzielę do kościoła, posłuchać kazania, przyjść w święta, ale rzeczywiście chcą czegoś więcej i robią to nie dla siebie tylko, żeby samemu przeżyć święta Wielkiej Nocy głębiej, ale robią to dla innych. Robią to, żeby inni doświadczyli Bożego miłosierdzia. Ta żywa lekcja historii, pierwsza edycja Misterium Męki Pańskiej odbyła się w kościele chyba, jak dobrze pamiętam, prawda? Tak, zaczęliśmy w kościele, później wyszliśmy i wokół kościoła była droga krzyżowa. Wtedy przyszło około 600 osób. No, dzisiaj przychodzi dużo więcej. Zobaczymy, jak będzie w tym roku. Piotrze, pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie. Nie zabraniajcie im. Do takich bowiem należy Królestwo Niebieskie. Kogo gramy dzisiaj? Jak już od wielu lat, rolę świętego Piotra, apostoła. Jest to wielkie przeżycie, bo Piotr, który był tym najwierniejszym, a jednak 3 razy zaparł się Jezusa. Jest to dla mnie jako aktora też niełatwy moment, ale chcę oddać tą realia, tą rzeczywistość, która była 2000 lat temu. Ta rola pozwala chyba na swój sposób przeżywać również te najważniejsze święta Wielkiej Nocy, święta dla chrześcijanina. Tak, my przygotowujemy się już praktycznie od pierwszego dnia postu. Mamy spotkania tygodniowe, a ostatnio już nawet codziennie spotykaliśmy się, by wszyscy mogli wczuć się w tę rolę. Nie tylko ja jako święty Piotr, ale Pan Jezus, który jest najważniejszy, który wierzy do Jerozolimy. No i ci, którzy go witają, kochają bardzo, a później krzyczą: ukrzyżuj. To jest takie bolesne wydarzenie. To są nasze rekolekcje duchowe w naszej parafii. Dzięki naszemu księdzu Pawłowi, który nas przewodniczy, my się odnawiamy każdego roku. I w Grębocinie rok zaczyna się od misterium i kończy na misterium. No i tak po raz kolejny będziemy krzyżować Jezusa Chrystusa. Bywały lata, że krzyżowaliśmy w deszczu, ale też i w wielkim śniegu. Raz chyba, jak dobrze pamiętam, misterium było w ogóle odwołane. Tak, raz było odwołane, był mróz, był śnieg, ale był też kiedyś grad, nie przeszkadzało. Był deszcz, który jeszcze ubogacał to całe wydarzenie. Jak już zaczynamy, to już nie patrzymy, czy będzie deszcz, czy będzie śnieg, czy będzie wiało, czy będzie ciepło. Tak jak dzisiaj jest, no, piękna pogoda. Nie jest aż tak ciepło, ale nie jest zimno, nie ma deszczu. I za to też trzeba chwalić i Pana Boga, i ten dzień, że nastał. Ja myślę, że Was jako aktorów powinno to szczególnie cieszyć, że mimo często niepogody zbiera się wielki tłum, który chce razem z aktorami, z organizatorem przeżywać to wielkie wydarzenie. Tak, my odgrywając tę rolę też budujemy siebie, ale też chcemy, żeby inni byli zbudowani, bo przecież Wielki Post to jest wielkie wydarzenie, za chwilę będzie Wielkanoc, dzisiaj jest Wielka Środa, Tryduum Paschalny, Wielki Czwartek, Piątek, Sobota, to wielkie wydarzenie, największe święto dla chrześcijan, gdzie się Bóg na nowo nam zmartwychwstaje, czyli nam daje nowe życie. A do tego jeszcze wiosna, która w tym okresie nastała, czyli wielkie duchowe przeżycie. Eugeniusz Winniewski. Panie Eugeniuszu, w jaką rolę dzisiaj się wcielamy? No, ja będę faryzeuszem. Rola faryzeuszy bardzo istotna w tej naszej historii chrześcijaństwa. Dzisiaj będziemy w sposób szczególny przeżywać Misterium Męki Pańskiej w Grębocinie. Tak jest, tak jest. No, nie pierwszy raz, już któryś z rzędu, aż trudno zliczyć, może już
dziewiąty, dziesiąty nawet już, jak tutaj staramy się przybliżać ten moment z życia Jezusa. Bardzo dobrze odbierane jest to misterium w całym Toruniu, ale myślę także w całym województwie. Rozsławiło to Grębocin, ale także aktorów, amatorów, którzy każdego roku może i krzyżują, ale robią to naprawdę w bardzo dobrej wierze. No na pewno, na pewno. Zawsze myślimy, że to następny raz też będzie, chociaż czujemy zmęczenie po takich właśnie uroczystościach, tych tutaj przedstawieniach, ale sprawia to nam radość. Łączy się cała rodzina w tym zawsze i jest to duże przeżycie rodzinne. Długo trwają przygotowania? No około... Ja już dziewiąty raz występuję, to dla mnie to nie jest aż takie trudne, bo praktycznie z marszu wchodzimy, ale jest to parę dni przed tymi głównymi uroczystościami, to niestety trzeba się spotkać, przećwiczyć, bo zawsze każdego roku jest co innego. Nie jest zawsze tak samo. No i chyba nas dorosłych nie cieszy nic tak bardzo, jak właśnie również udział młodzieży, która też licznie przybywa zawsze każdego roku. No to nas też cieszy. Nas bardzo cieszy, że młodzież się angażuje. Nie tylko rodziny łatwiej jest zachęcić własnych dzieci, ale są i młodzież, widać, że z roku na rok te maluchy wcielają się w różne role żołnierzy, żołdaków i chcą to przeżywać. I to bardzo chcą, bo to już nie dziesiątki, a setki wiernych, którzy przychodzą i każdego roku skupiają się na placu, by podziwiać waszą pracę. No, cieszymy się, że możemy jakąś tam satysfakcję, żebyście ci, którzy to oglądają, że mogli to przeżyć z jakąś satysfakcją i skupić się trochę na tych dniach, które będą niestety dla nas też jakimś przeżyciem. Gracie apostołów i to z Jezusem Chrystusem, już za moment usiądziecie do wspólnej wieczerzy. Jak sądzicie, po co organizuje się Misterium Męki Pańskiej? Po to, by jeszcze bardziej, jeszcze mocniej przeżywać święta Wielkiej Nocy? Myślę, że Misterium jest organizowane po to, żeby jakby wiernym jeszcze bardziej pokazać, co Jezus musiał wycierpieć, aby nas zbawić. Myślę, że jakby spojrzenie na to i uczestniczenie w tym daje dużo więcej niż może słuchanie słowa. Wielokrotnie ludziom aż ciarki po plecach chodziły, pojawiały się również łzy w oczach. Ale chyba nic dziwnego, jak patrzy się na ukrzyżowanie Jezusa Chrystusa, a my wcielając się w tą wielką rodzinę, możemy przenieść się ponad 2000 lat temu. Tak, to na pewno jest dla nas też aktorów, ale też dla widzów wielkie duchowe przeżycie. Myślę też, że nawet jeśli dla wielu niewierzących, jeśli przyjdą tu zobaczyć sobie to misterium, to mogą też się nawrócić dzięki czemuś takiemu. W misterium udział biorą aktorzy, amatorzy, ale wielu z was jest tutaj od samego początku. Tak, tak, to prawda. Gram od początku, kiedy w Grębocinie zaczęto organizować Misterium Męki Pańskiej. Panowie, również dzięki żołnierzom cesarstwa, żołnierzom Rzymu, możemy jeszcze bardziej, jeszcze mocniej przeżywać to Misterium Męki Pańskiej każdego roku. Tak, właśnie przez już prawie 8 lat, no to jest 8 już, z każdym jest jakaś ewoluacja, coś dodajemy, nosimy od siebie i staramy się przeżywać to tak również duchowo. Mimo że gramy tych, którzy prowadzą na ukrzyżowanie Pana Jezusa. Mamy też właśnie w swoich szeregach kleryków, różnych ludzi, różnych profesji. Także ogólnie jest duże przedsięwzięcie. Myślę, jeżeli chodzi o misterium, wszystko ma znaczenie. Nawet ta wasza trochę niewdzięczna rola, ale ta szamotanina, te przepychanki, to wszystko buduje atmosferę. Właśnie tak. Staramy się, żeby to wyglądało jak najautentyczniej. Staramy się, żeby ludzie poczuli, że są w kręgu całego tego misterium. Nie obok, nie obserwują tam z daleka, tylko biorą udział w tym misterium. Czy ten udział w misterium pozwala jeszcze głębiej przeżywać święta Wielkiej Nocy? Oczywiście. Później, gdy jest Wielki Piątek,
patrzymy na ukrzyżowanego i zmarłego Jezusa i no, czuje się to w środku tak jakąś głębię. Było to już ósme misterium organizowane w Grębocinie. Jak co roku wydarzenie przyciąga tłumy wiernych i bardzo dużo młodzieży. Co powoduje, że tak młode osoby włączają się, by przeżywać te wyjątkowe chwile w wyjątkowym czasie? Ciekawość, jak to wszystko było te 2000 lat temu, żeby przeżyć to tak, jak było naprawdę. No, odczuć. Można się przenieść jakby w czasie i tak naprawdę to wszystko przeżyć mękę pańską. Ta atmosfera bardzo się udziela. Tak. No zawsze jest jakieś urozmaicenie, chociaż jest czasem zawsze zimno, a tak jednak to jest taka no, przyjemność w pewnym sensie, że można coś zrobić dla społeczności. Jest dużo ludzi, można bardzo dużo ciekawych osób poznać. No, znajomości. Różne znajomości. Fajnie zobaczyć ludzi, którzy interesuje praktycznie to samo. To rozumiem, że was, młodzież, nie trzeba szczególnie namawiać do tego, by każdego roku spotykać się w tym wyjątkowym czasie. No myślę, że nie. Większość osób bardzo chętnie zgłasza się. Czasem jest problem z dojazdem, jeśli ktoś mieszka dalej, ale bardzo chętnie. Ale zawsze się uda. Bardzo głęboko przeżywamy również ukrzyżowanie Jezusa Chrystusa, prawda? No, tak, jest taki szczególny moment, kiedy taka cisza nastaje i naprawdę można poczuć to wszystko. Przeżyć to wydarzenie. Ciarki po plecach, rozumiem. Tak, zdecydowanie. Przeżywamy po raz kolejny. Całą rodziną od wielu lat. Syn bierze udział jako aktor, jest apostołem. Towarzyszymy duchowo, żeby po prostu wiele osób mogło skorzystać duchowo z tego wielkiego wydarzenia. Jak się podoba misterium? Fajnie. Rozumiem, że to nie twoje pierwsze. Nie, to jest już nie wiem które. A kto bardziej kogo musi namawiać do wzięcia udziału? Córka mamę czy mama córkę? Nie. Każdy z nas, prawda? Nie możemy się doczekać, naprawdę. Jesteśmy po prostu, towarzyszymy duchowo i no, cieszymy się tym, że możemy tu być. To wielka łaska, być tutaj i towarzyszyć. W tegorocznej żywej lekcji historii mogło wziąć udział nawet ponad 1000 osób.